Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla was bitwę 110. Bardzo często pokazuję ją ostatnią bitwę, a to dlatego, że niedługo już zakończy się seria farmienia tym pojazdem. Zakończyła się tak naprawdę już na dobre. I teraz po prostu pokazuję wam, jak nią gram jeszcze. Jakieś dobre bitwy i inne takie spotkania, walki. To jest jedna z lepszych bitew na mapie Karelia. Gram tutaj sam. To jest... dość często się zdarza, że po prostu gram sam na czołgach, więc nie dziwcie się. I w takich bitwach zazwyczaj liczę na to, że mój team pociągnie za mnie walkę, pojedzie za mną, jak gram 110, albo chociaż będzie mnie osłaniał. Jeżeli nie będzie zrobił ani tego, zazwyczaj kończy się to porażką, albo tym, że ja rozwalę połowę teamu, a moi po prostu jeszcze zginą na drugiej flance sami, walcząc z nie wiem nawet kim. Z duchami walczą bardzo, bardzo często. Na razie jest początek bitwy. T29 ISP, prototyp AMX-M4, WZ-131. Pojechali na prawą stronę, albo bronią kapa, czyli są blisko siebie. Tutaj stronę agresywną, czyli ja IS-3, tutaj ja IS-3, Stuart 75 AMX i za nami parę czołgów. Nie wiem, czy te czołgi za nami tak robią tyle czasu. To mnie dość mocno interesuje. Nie mam pojęcia, co można tyle czasu robić. W każdym bądź razie tutaj nasz Stuart oczywiście zablokował WZ-3. To jest bohater tej bitwy, numer 1. KV-5 oczywiście odbija się od mojej 110, to jest przecież ultra epicki armor, tak? Tego czołgu nie przebija się, hop-siup, o tak. Trzeba trochę się wysilić. A tego kolega niestety nie zrobił. KV-5 ma samą penetrację swoją drogą, więc ciężko przebić dobrze opancerzony czołg. I tutaj jest tak. Jak widzimy, jest kilkanaście czołgów, no dobra, kilkanaście, przesadziłem. Kilka pojazdów, z czego głównie 8 tiery T29, a co tam, kateki, to taki fut, że hoho. Oczywiście tutaj ja jestem czołgiem na pierwszej linii, nasi tam sobie snajpią, wiadomo, walczą, ale to jest trochę fajlowa sytuacja. Powinni być tutaj blisko mnie, bo tutaj oni mają dobry przestrzał na naszych. Ja tutaj robię ze spotera z jednej strony, a z drugiej także mogę z nimi walczyć. KV-5 jest ciężko przebić, to mam niestety muszę powiedzieć szczerze. Raczej go nie przebiję sobie od tak. To tu T29 już na pewno bardziej. KV-5 ma wieżę, która nie jest dobrze pancerzona, ale trzeba mieć tak 250 penetracji, 250, 260, aby przebić tego KV-5 dość spokojnie. Tutaj jak widzimy, kolejny rykoszet celuje gdzieś mniej więcej w was dowódcy, ale ciężko, ciężko, naprawdę ciężko. Gatek wychylił się tutaj, wystawił swój was dowódcy, tak samo T34 tutaj. Celuje i koleś dostaje hita. Trzeci strzał z damage'em swoją drogą. Teraz w ogóle, tak wam powiem szybciutko jeszcze, przy okazji, że jak teraz obykłałem tego WZ-113, to jeszcze muszę kasę na niego zbierać, a to jest trudna robota. Więc trochę czasu jeszcze będę potrzebował, aby go po prostu skończyć. Żeby zarobić kasę na niego, tak? Tutaj jeszcze T29, katek. Tutaj jeszcze sporo czołgów jest, tak? Ładnie tutaj sobie radzę, bo odbijam prawie wszystkie pociski, jeszcze ani jednego strzału z damage'a nie przyjąłem. To jest najlepsza rzecz chyba w tej bitwie, a już tyle czasu minęło. T29 spodziewane, a tutaj jeszcze parę czołgów jest. Nasi tam, bardzo mnie ciekawiło to, co nasi robili na tej prawej stronie. Szczególnie te T34 i ten te czołgi tutaj na G0, F0 bardzo interesują, co oni mieli do roboty, całą bitwę, co oni kombinowali, bo to jest, to woła pomstę do nieba. Tacy ludzie. Nasi tam powinni sobie poradzić. Tam jest KV-4, Pantera 2, Tiger i Isu za nimi głęboko, więc no kurna, proszę was, no to są food tanki, tak? Pantera 2 to chyba każdy przebije, Tigera tym bardziej. A nagle w jednej chwili wyparował prototyp od Grilla, Susto i rozwalił T29 i tym sposobem Katek został sam tam z WZ-em i AMX-M4, czyli nagle wszystko się, cały plan się posypał. Nasi tam radzili sobie dobrze i nagle nie pykło coś. Na szczęście nasz Hummel zdjął ich Hamla, przez to mieli mniej arty, ale za to nasi tutaj spuszczowali i stracili troszeczkę HP. Ta 75 chyba tutaj zginęła, czy tam. Tutaj chyba zginęła. I tutaj cały czas oczywiście strzelam, tak? Robię już 3-600 damage, czyli dwa razy tyle, ile mam HP, więc no to jest kurna jedna na pewno z lepszych bitew. A to jeszcze jest początek dopiero tego, co tutaj się będzie działo. Najbardziej mnie zastanawia to, jak to jest możliwe, że nasi tak tam poginęli i nie zabili jeszcze nikogo. To jest naprawdę chyba główny powód do rozpaczy nad skiem randomków.
Ostatnio coraz mniej wierzę w ogóle w to, że to bitwy, jeżeli jest, że się w ogóle ma jakiś wpływ na bitwy, na bitwę. Nawet dobre bitwy po prostu ciężko wygrać, jeżeli ma się same marchewki w swojej drużynie, albo też jak nie marchewki, no to po prostu pomidory. Teraz tak widzimy, już jest jedna z ciekawszych walk. Jestem sam na trzech, otoczony tutaj przeciwko mnie Tiger, KV5, T3-4. No i jakby było tego wszystkiego mało, już nawet pociskiem się kończą, bo 5k damage zrobiłem, co jest już wynikiem naprawdę rewelacyjnym. KV5 tutaj oczywiście gdzieś tam wychyla się co jakiś czas. Ja tak patrzę sobie na minimapkę i myślę sobie, kurna, jak oni tego nie zatrzymają, to ja nie mam pytań najmniejszych. Jak ja coś sobie poradziłem z takimi czołgami, to co oni robią tam, mając tyle pojazdów i jeszcze Artę. Nasza Arta, nie mam pojęcia zielonego, po co tutaj za cholerę strzela. To jest tak ciężko strzelić, że to jest masakra. Oni tutaj dalej się kurna snajpią z tymi czołgami. Tam nasz Katek 2 wypaziwany w 1,5 sekundy. No i tutaj walczę z tym T3-4, kurna. Na wieżę walczymy. Wychylił się, dostał hita. Teraz ja tutaj kombinuję coś, jak go zmusić do strzału we mnie, żeby to sfejlował. Nasza Arta tutaj dalej strzela, jak zobaczyłem, że strzela, to kurna, bo wiedziałem sobie, no przecież nie powiem jej, żeby nie strzelała. Ja tutaj przecież sobie mogę nie poradzić w każdym bądź razie. Więc no, zobaczymy, jak tutaj pójdzie. T3-4 się cofał, wystawił się trochę, ale sfejlowałem. Ale zresztą on też, więc wyszliśmy na zero, tak? T3-4 tutaj wystawił bok za bardzo i przez to miałem ostrzał na sekundę przez niego, ale kurna się szybko schował. Tutaj go złapałem bardzo ładnie. Ta nasza Arta oczywiście już otoczona. WZ ucieka, kurde, gdzie pieprz rośnie. Tiger też tam nie wiadomo co kombinuje. KV5 oczywiście trafiłem. To prawda, zostawiłem mu parę HP, no ale trudno. Wychylam się tutaj, żeby strzelić jeszcze KV5. On failuje, ja go trafiam i jest 6k damage'a. No ale jeszcze, jakbyśmy zobaczyli, jest do rozwalenia 4-6 pojazdów. No, jakby tego wszystkiego było mało, nasi sobie nie poradzili tam w najmniejszym stopniu, nie zabili chyba ani jednego czołgu, a jak rozwalili, to może jeden albo dwa. Pewnie jeszcze z tego większość to była Arta. I 152 na full HP, KV4 Pantera, 2 i jeszcze pewnie inny pojazd do rozwalenia. Nie mam pojęcia naprawdę, jak to możliwe, że my to przegrywamy. To jest, kurde, po prostu arcygodne. Pewnie zdążycie, nasi zrobili albo 100, albo 200 damage, albo nawet i 0. Bo to się ostatnio często zdarza, że dziesiątki na przykład robią z dziewiątkami 0 damage, na przykład 6 takich pojazdów robi 0 damage, no to się dziwić, że potem bitwa się przegrywa. I tutaj jest nasz strzał, oczywiście wiadomo, wychylam się, celuję i boom, jeszcze go zdejmuję, 600 damage zrobione i 5 kill. No niestety top gana nie zrobiłem, no bo nie było czasu. Nasz WZ, kurna, jakby troszeczkę pomyślał, to by tam się schował za kamieniem, chociaż świecił dla Arty, której nie było. Albo kurwa nawet mógł zakapować, kurwa, cokolwiek zrobić, naprawdę. No ale oni mieli jeszcze dwie Arty, naprawdę nie mam pojęcia, jak to przegraliśmy. I teraz, co zrobiłem w tej bitwie? No zrobiłem 1200 damage'a po wyspotowaniu, więc świeciłem dla Arty, dla czołgów. 6200 damage'a, kilka ósemek, jest git. 1662 expa na porażce. Ostatnio taką porażkę miałem na setce, na kopalniach, jak zostawiłem sam na parę czołgów, nasi oczywiście zginęli, no bo jakby inaczej, w parę sekund, no i potem mieliśmy taką sytuację. No i co tu dużo mówić, no kurna, przegraliśmy w topa. Nice, good. Jeszcze 1200 po wyspotowaniu, co nie? Kur... Taka bitwa. Dostałem więcej expa niż przeciwna drużyna, kurna. O nich najlepszy czołg 800 expo, ja 1108, bez premki byłoby. Lol, jakie cześćki.